wróciłaś do modelingu. Wspaniale, bo tęskniliśmy za tobą, ale czy ty tęskniłaś za modelingiem? W ogóle nie tęskniłam za modelingiem. Klienci chcą kobiety dojrzałej, kobiety w twoim wieku, więc nie będą ci odmładzać, retuszować twoich zmarszczek, siwych włosów, czy niedoskonałości twoich obecnych. Niedoskonałości w cudzysłowie oczywiście, to są niedoskonałości w tej doskonałości, w obecnym wieku. Ale przeżyłam to, gdy zobaczyłam właśnie siebie nie w styczności z młodymi dziewczynami, tylko po prostu się zobaczyłam jako ta dojrzała Bogna. Taka mocno dojrzała Bogna, no bo jestem tak naprawdę dojrzałą kobietą. I mówię, o kurde, nie wiem, czy mogę to łyknąć. Ja się czuję tak młodo i tak dobrze, że naprawdę, bo czasami nawet młode chłopaki za mną idą i jak idę w dżinsach jakichś obcisłych, wiesz, włosy rozpuszczone do pasa i tak dalej i słyszę komentarze takie, no, wow, hello. No ja się odwracam i w tym momencie jest tak, wow. Wiesz, oczywiście nie to, że oni są aż tak przerażeni, ale nie wyobrażali sobie, że ten tył, który widzieli, po prostu nagle masz siwą kobietę, wiesz, ze zmarszczkami, to był chłopcy tacy nawet 20 kilka lat. I z drugiej strony jest to dla mnie komplement, no bo jest okej, tak? Partnerem cyklu L'Essence jest marka Dyson, producent nowoczesnych urządzeń do stylizacji włosów. Dzień dobry, to Michał Zaczyński. Zapraszam na spotkanie z Bogną Swarowską. Cześć Bogno. Cześć, dzień dobry. Miło Cię widzieć. Wzajemnie. Miło, zawsze jak Cię widzę, to odczuwam taką ogromną, ogromną przyjemność i też tęsknotę za Tobą. To chyba tak. Jak patrz z zachwytem, to w ogóle jest taka cecha dla Ciebie charakterystyczna, mam wrażenie. Patrzysz na ludzi z zainteresowaniem, z uwagą, ale z takim... Sympatia to mało powiedziane, wiesz. Zachwyt może za dużo, ale z jakąś przyjemnością. Masz coś takiego w oczach niesamowitego. Dziękuję bardzo. To absolutny komplement, bo z jednej strony taka jest moja praca jako PR-owca, marketingowca. Aha, czyli takie... No wiesz, czyli znalazłam czyli jestem w dobrym miejscu, o to mi chodzi, że wykonuję zawód, który rzeczywiście sprawia mi ogromną przyjemność i gdybym miała, ktoś powiedział kiedyś mądry, że gdybym miała podliczyć, ile ja pracowałam w życiu, jak dużo pracowałam, to szczerze powiem, niewiele, bo każdy zawód, który wykonywałam, bardzo kochałam, czyli tak, jestem PR-owcem, kocham ludzi, kocham łączyć ludzi, ale też bardzo lubię ich słuchać, bo według mnie nie jesteśmy w stanie być innymi, lepszymi ludźmi, czy rozwijać się, jeżeli nie będziemy słuchać. Przede wszystkim musimy nauczyć się słuchać. To jest błąd wielu osób, że są, oni słyszą, ale nie słuchają. I to jest ogromna różnica. Też oczywiście mam swoich ulubionych ludzi. Należysz właśnie do tej grupy ogromnej, takiej, no, którą naprawdę uwielbiam z wielu powodów. I dobrze, że w czerni i bieli idzie ten program, bo nie widać, jak się rumienię. No ja też się rumienię, ale jest coś takiego w tobie niebywałego, że z jednej strony byłam bardzo poddenerwowana i podekscytowana tą rozmową, bo czym innym jest się kolegować, przyjaźnić i sobie rozmawiać tak jak z utęsknieniem czekam, kiedy przyjeżdżasz do Polski, a czym innym jest rozmowa, bo wiem, że jesteś no, wybitnym dziennikarzem i często zadajesz te pytania w taki sposób, że wiesz, pojawiają się ciarki. No ale postanowiłam jednak skusić się i porozmawiać, bo myślę, że będzie to wyjątkowa, twórcza rozmowa. I tak, wracam do twojego pytania. Lubię patrzeć na ludzi, lubię ich słuchać, czerpię. Lubię im dawać bardzo dużo z siebie, próbuję z nich coś tam również wziąć dla siebie, uszczknąć tego dobra, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że tych takich wspaniałych ludzi, którzy zaskakują mnie swoim dobrem, mądrością, rozwagą, czymś, czy mogę się od nich uczyć, bo fantastycznie się uczyć od innych, prawda? To jest tym gorzej, jest jakiś deficyt, zauważyłam od kilku lat. Albo coś się ze mną stało, że inaczej odbieram ludzi, albo rzeczywiście te czasy pandemiczne i wojenne spowodowały, że z ludzi wychodzi pewna prawda o nich samych. Wiesz, że jednak jestem w notorycznym takim zaskoczeniu, taka Bogna zaskoczona non-stop, wiesz, tych pewnymi zachowaniami, pewnymi takim stosunkiem do drugich ludzi. Oczywiście może to jest jakiś w ogóle ideał, że tak to życie mogłoby wyglądać.
bardzo chciałabym, żeby ludzie się szanowali, lubili. Uważam, że współpraca z drugim człowiekiem jest wyjątkowa. Z każdym człowiekiem. Tylko nie wiem, dlaczego w niektórych osobach jest tak dużo zazdrości. Tyle jakiejś takiej niepewności, kompleksów. Wydaje mi się, że to od nas samych powinniśmy zacząć. Ja ciągle nad sobą pracuję. Właśnie dlatego, żeby być lepszą dla siebie, bo będę lepsza dla innych. I wiem, że nie wolno oczekiwać czegokolwiek od innych, od ludzi, że nie, powinniśmy dawać to, co chcemy dawać i nie oczekiwać niczego z powrotem. Natomiast jednak jest coś we mnie takiego, że jeżeli daję ludziom ciepło, daję ludziom tyle, staram się przynajmniej być naprawdę dobrym, takim prawym człowiekiem, to no byłoby mi miło być zaskoczoną mile, chociaż raz dziennie, a tak nie jest. Ale... I z tego powodu jest mi trochę przykro. Ale co, ludzie egoistami są coraz większymi? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Im więcej jest w nas niepewności, strachu, znaczy niepewności w stosunku do siebie, to jest raz, ale niepewności też do czasów, które nas czekają. Myślę, i zawodowo, i osobiście wszyscy przechodziliśmy i przechodzimy przez wiele różnych jakichś takich sytuacji destabilizujących nasze życie. I w momencie, kiedy nie mamy takiego poczucia bezpieczeństwa, takiego spokoju, właśnie miłości, wiesz, dobra wokół siebie i też wokół nas tak dużo się dzieje, prawda, na całym świecie. I to powoduje, że jesteśmy troszeczkę rozdrażnieni. Jedni są twardsi, silniejsi, potrafią wręcz wykorzystać nawet w taki dobry sposób te czasy trudne, budują się, ewoluują, kreują coś nowego, bo trudna sytuacja powoduje, że coś budują fajnego, a inni zamykają się w sobie, boją lub gryzą, wiesz. To jest coś takiego, obserwuję to naprawdę od jakiegoś czasu, to od kilku lat tak naprawdę, ale to też mnie buduje z drugiej strony, czyli to doświadczenie, które nie jest czasami najlepszym doświadczeniem, powoduje, że również i w tej materii staje się silniejsza, mądrzejsza, bardziej obserwuję, właśnie więcej słucham niż mówię, chociaż teraz zaprzeczam temu, co mówię, ale zadałeś mi to pytanie, więc chciałam je wyczerpać. Ale tak, należysz do tych takich moich ulubionych ludzi. Bardzo. Nie ma to jak umiejętność wyprowadzenia mnie, wiesz, z rezonu, no. A w tobie jest ta pewność? Że? Ta, o której mówiłaś, której brak jest ludziom. To jest ciężka praca. Zbudowałam to niedawno, szczerze mówiąc, bo myślę, że to się tak zaczęło wypełniać we mnie, to takie poczucie, że jestem dla siebie fajną osobą, lubię siebie, lubię kim jestem, lubię co zdobyłam, co zdobywam, lubię to, że się uczę notorycznie i umiem powiedzieć, że czegoś nie rozumiem albo nie wiem. I zaczęłam po prostu wypełniać się, może nie taką totalną miłością, ale tak, bardzo się lubię, bardzo się cenię i jest mi po prostu ze sobą coraz lepiej. I to dojrzewanie, właśnie to jest jakby, no, dotykamy tego tematu dojrzewania. Nie mówię starości, bo kompletnie mnie ten temat nie interesuje. I nie dotyczy. I nie będzie mnie dotyczył. I nie dotyczy. Znaczy będzie oczywiście, no, starość według mnie to jest tak, chyba po 90. Znaczy, starość, wydaje mi się, to jest wtedy, kiedy zarówno mój umysł będzie mnie zawodził i moje ciało mnie będzie zawodziło. To wtedy powiem, no trochę jestem starsza, ale dopóki robię wszystko w tym kierunku, żeby i ten umysł działał i fizis również, więc w tym momencie czuję się absolutnie dobrze. I tak też wygląda, że wróciłaś do modelingu. Wspaniale, bo tęskniliśmy za tobą, ale czy ty tęskniłaś za modelingiem? W ogóle nie tęskniłam za modelingiem, wprost przeciwnie. No co, ty myślałem, że... Nie, wiesz, to były... Tamten modeling w latach 80. i 90. był czasem bardzo trudnym dla mnie, ponieważ po pierwsze, jak większość młodych osób, nie wierzyłam w siebie, nie wydawało mi się, że byłam ładna. Też wyszłam z pełnej komuny. To w ogóle młodzi ludzie teraz nie są w stanie zrozumieć, co to były za czasy, gdzie... Ja nie miałam dostępu do wiedzy, do informacji, jak jest gdzie indziej. Po prostu żyłam w kraju, w którym było szaro-buro. Wszyscy wyglądali bardzo podobnie, podobnie się zachowywali. Nigdzie nie bywali, nie widzieli niczego. Dopiero koniec lat 80., początek 90., cokolwiek tam gdzieś docierało przez znajomych, że można było dorwać jakąś gazetę, wiesz, zobaczyć. No ale nie było telefonów, kochani, nie było telefonów komórkowych, nie było internetu, były encyklopedie. Jak się chciało czegoś dowiedzieć, to się szło do biblioteki, no chyba, że się miało w domu pełną encyklopedię, no i się w tych cegłach tam szukało różnych informacji.
I też można było, i też dawaliśmy radę. Natomiast tyle było wątpliwości, strachu, brak kasy, brak języków obcych, bo jednak poziom języków obcych w tamtych czasach w szkole no, nie był najlepszy. Nie przywiązywano do tego wagi. No, oczywiście też nie było do jednego języka przywiązywano wagę. Poza jednym nie było. Tak, do jednego języka przywiązywano ogromną wagę. To był język rosyjski oczywiście, który też, szczerze mówiąc, przydał mi się we Francji. Czyli też nigdy nie mówmy, że nam się coś nie przyda. Wydaje mi się, że w życiu się zawsze czegoś uczymy, ale jak jesteśmy młodzi, w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. Więc był to taki straszniasty to trochę ten czas tych wyjazdów, prób, tej samodzielności, tego właśnie takiego strachu, czy ja sobie poradzę, czy się dogadam, czy zarobię na jedzenie. Wiesz, to były takie podstawowe rzeczy, których się bałam. I byłam bardzo sama, bardzo samotna, wiesz. Pierwszy raz wyjechałam do Mediolanu, jak miałam 15 lat. No wiesz? Właśnie, rok był 80. O Jezu, 80 chyba drugi, tak? No czekaj, mam 57 teraz, coś takiego, 82. Tak, no 15 zaczęłam, w ogóle 14-15 zaczęłam modelować z Lidią Popiel i z Markiem Czudowskim, Harry Weinbergem. Potem pojawili się pierwsi skauci właśnie z zagranicy i to było z Mediolanu. I tam wyjeżdżałam powiedzmy na miesiąc, no musiałam oczywiście się uczyć w tym samym czasie symultanicznie i tam i tu. Dzięki temu poznałam język włoski, który chciałabym sobie bardzo przypomnieć, bo chyba zapomniałam, nie używałam go oczywiście od tamtych lat. A potem tak sukcesywnie ta kariera się rozwijała, ale cały czas było we mnie tak dużo wątpliwości, tak dużo strachu, tak ogromna tęsknota za domem, za rodziną. Że no było ciężko, po prostu było bardzo, bardzo ciężko. Często się czułam samotna i jakoś tak może dlatego, że nie czułam się piękna, bo ani nie miałam kasy, żeby się ubrać, wiesz, fajnie, czy fajnie wyglądać. Zawsze się czułam jak takie brzydkie kaczątko na castingach. Jak patrzyłam na dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z innych tam krajów, wiesz, już wtedy rozwiniętych, które były zajebiście ubrane, wiesz, wyglądały świetnie naprawdę, zadbane, wiedziały jak o siebie dbać. A ja takie, wiesz, taki kaczorek, ani nieumalowany, ani nieuczesany. No ale ten kaczorek z jakiegoś powodu został wybrany i trafił do Mediolanu. I to się gdzieś tam kręciło, tak? Ale to było, wiesz, naprawdę okupione dużo taką, dużą pracą nad sobą i takim brakiem wypoczynku, czy takiej przyjemności, wiesz o co chodzi. Fajnie pracować, ale mieć z tego przyjemność. A teraz ten modeling, no i tak się to kręciło do 93 roku mniej więcej, prawda? No i zakończyło się w taki, a nie inny sposób, bardziej z powodów prywatnych niż może z wieku emerytalnego modelowego, bo tak kiedyś mówiono, że w okolicach 30 no to już jest the end, tak? Tak, tak, opowiadano, że to jest taki zawód tylko na chwilę, to jest właściwie nie zawód, tylko fiubździu jakiś, że trzeba, prawda, mieć zajęcie jakieś porządne, no bo to jest chwila dwie, a się mało okazuje, tego, że... Mało tego, w Polsce to nawet tak nie do końca wiedziano, że to modelka, to co ona tak z facetami, tak wiesz, no to nie był tak, to był taki szemrany troszeczkę zawód na samym początku. Mój tata musiał naprawdę wypytywać tam te osoby z Mediolanu, czym ja się będę zajmowała, jak ja będę żyła, jak mój dzień będzie wyglądał. On się bardzo bał, że to jest jakiś, wiesz, nie taki nie do końca zawód, który dla dziewczynki, a zwłaszcza jego córki, byłby dobry, odpowiedni. No wiesz, no, czym był w tamtych czasach, latach 80. w Polsce, tak zwany show business, no to... No nie było to zrozumiałe dla takiego, wiesz, normalnego człowieka, przeciętnego człowieka było to, zresztą no nie wiem skąd we mnie tyle było odwagi, powiem ci szczerze, że ja tak bardzo przekonywałam ojca, że ja dam radę się uczyć, bo to byłby warunek numer jeden, że mogłam przebywać za granicą, mogłam pracować tylko i wyłącznie, jeżeli będę się dobrze uczyć. Nie mogę zawalić ani jednego roku, nie mogę zawalić ani jednego egzaminu i mam się uczyć języków, mam być mądra. I mam przede wszystkim no, dbać o swoją reputację. To było dla mojego tatę. Czyli między jedną sesją a drugą kampanią byłaś w książkach, w zeszytach. Absolutnie, absolutnie. Zresztą no, te mediolańskie czasy to była mieszkanie z panią, która mnie pilnowała, która wiedziała dokładnie od której do której mam castingi. Ja wracałam, mogłam tylko iść na te castingi czy do pracy, a reszta to była nauka. Taką bonę miałaś, tak? Tak. Także to nie było takie, wiesz, poza tym też pamiętajmy, to były takie czasy, gdzie nie było Photoshopa, naprawdę trzeba było fajnie wyglądać, trzeba było mieć ciało bogini, bo jedyną rzeczą, którą można było zrobić, to zretuszować pryszcze pędzelkiem, a ciało powinno być ładne, nie wystawać, musiało być w ogóle super ten fit i tak dalej, więc to obowiązkiem było ćwiczenie, więc przez to znielubiłam ćwiczenie, dopiero polubiłam niedawno.
rok temu. Natomiast nienawidziłam, ponieważ im więcej kontraktów miałam, jakichś fajnych, takich bieliźnianych, na przykład, czy kostiumów kąpielowych, tym więcej musiałam ćwiczyć, no więc nienawidziłam tego i kazano mi jeść i liczyć sałaty, chodzić na jakieś diety takie, które teraz są normalnością, a kiedyś raw vegan, czyli surowy, wiesz, wege człowiek, no to się jadło tak naprawdę, liczyło, wiesz, surową sałatę i to wszystko, a ja z domu polskiego, gdzie był kapusta, ziemniaki, schabowe, no to naprawdę przeżywałam tam katorgi. Zresztą po takim dwumiesięcznej diecie, gdzie w Nowym Jorku mnie puszczono na taką dietę, bo ciągle twierdzono, że jestem zbyt voluptuous, jak to twierdzono, czyli taka zbyt pulchna. Jesteś? Tak, no bo jak pojechałam do Paryża, w Mediolanie byłam okej. Okay. Potem jak mnie wysłano do Francji, byłam już, że mam ogromny potencjał, ale tak z 10-15 kilo mniej, ja naprawdę byłam, wydawało mi się, szczupła. Więc powiedziałam, że nie, to ja jadę do Stanów, bo ja powiedziałam, to gdzie mnie będą chcieli z tym biustem i z biodrami? No w Ameryce ewentualnie, tylko byś mogła pracować. No to jedźmy do Ameryki. No i tak się znalazłam w Ameryce. Także tamte czasy mile wspominam, ale wiesz, bez rozpędu. Natomiast teraz, jak to nazwać w ogóle, jak ja odczuwam ten czas? Najpierw było dużo wątpliwości, najpierw powiedziałam tak, potem przystąpiłam do zdjęć, czyli to było 2 lata temu dokładnie, z Selective Management. No akurat właściciele są moimi przyjaciółmi, więc oni mnie przekonali do tego. Odbyły się pierwsze sesje zdjęciowe i załamka. I ja przeszłam załamanie, znaczy w cudzysłowie oczywiście, bo nigdy nie miałam czasu na załamania, szczerze mówiąc. Ale jak zobaczyłam się na tych zdjęciach, gdzie w mojej głowie było, no, nieźle wyglądająca Bogna, bo ja nigdy nie dowierzałam. Jak widziałam zdjęcia, wiesz, polaroidy, kiedyś się robiło polaroidy tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, czy światło jest dobre. Teraz się kupuje i robi polaroidy dla zabawy, a kiedyś było inaczej. Zresztą sama sobie kupiłam polaroid, bo jest to fajna zabawka. I zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Ja się rozpędziłam. Przyjaciele, zobaczyłaś siebie na pierwszej sesji. No i zobaczyłam, słuchaj, zdjęcia. Sprawdzasz, czy słucham? Słucham. Bardzo dziękuję. Nie, ale wiesz, byłam tyle myśli, taki potok myśli, że po prostu zagubiłam się w tym. I powiedziałam tak, oczywiście, bo mnie przekonali różnymi jakimiś takimi elementami, które mogły mnie przekonać, no bo i fajna kariera, i przyjemność, i pieniądze, i różne rzeczy, więc zainteresowałam się tym. Natomiast gdzieś w pamięci zawsze miałam tą Bognę, która, że nie dowierzałam nigdy, że ja mogę tak wyglądać, że ktoś może tak mnie przyobrazić, że ja mogę tak fajnie czasami wyglądać, wiesz? No bo jak widzisz się, najczęściej chodzę bez makijażu, normalnie skromnie ubrana, w związku z tym nie ma jakiegoś szału. Ja, to nie jest tak, że będąc modelką, ja przychodzę koło lustra i o Jezus, jaka jestem piękna, wiesz? No nie mam czegoś takiego i nigdy nie miałam. W związku z tym zobaczyć, jak widziałam wtedy i zapamiętałam siebie taką i nagle tutaj w tym wieku średnim, a dokładnie chłopcy mi wytłumaczyli, klienci chcą kobiety dojrzałej, kobiety w twoim wieku, więc nie będą ci odmładzać, retuszować twoich zmarszczek, siwych włosów czy niedoskonałości twoich obecnych. Niedoskonałości w cudzysłowie oczywiście, to są niedoskonałości w tej doskonałości, w obecnym wieku. Ale przeżyłam to, gdy zobaczyłam właśnie siebie nie w styczności z młodymi dziewczynami, tylko po prostu się zobaczyłam jako ta dojrzała Bogna. Taka mocno dojrzała Bogna, no bo jestem tak naprawdę dojrzałą kobietą. I mówię, o kurde, nie wiem, czy mogę to łyknąć. I powiedziałam chłopakom, że muszę się jednak zastanowić raz jeszcze. Czy chcesz taką siebie oglądać i taką światu pokazywać? No bo nie wiem, czy miałam z tym problem. Trudno mi powiedzieć, czy miałam z tym problem. Po prostu coś we mnie takiego, wiesz, o kurde, czy ja tego nie widziałam, czy ja patrzę w inne lustro, czy o co chodzi, czy ja po prostu patrzę przez jakieś różowe okulary i mi się wydaje, że jestem strasznie młoda jakaś. Bo my się, nie? Tak po prostu czujemy w środku. Tak, no więc i myślimy o to chodzi. Tak o sobie. No więc o to chodzi. Ja się czuję tak młodo i tak dobrze, że naprawdę, bo czasami nawet młode chłopaki za mną idą i jak idę w dżinsach jakichś obcisłych, wiesz, włosy rozpuszczone do pasa i tak dalej i słyszę komentarze takie, no, wow, hello. No ja się odwracam i w tym momencie jest tak, wow, wiesz. Oczywiście nie to, że oni są aż tak przerażeni, ale nie wyobrażali sobie, że ten tył, który widzieli, po prostu nagle masz siwą kobietę, wiesz, ze zmarszczkami, to był chłopcy tacy nawet 20 kilka lat. I z drugiej strony jest to dla mnie komplement, no bo jest okej, okay, tak?
No wiesz, nawet... Madonna ma też takiego chłopaka. W no, no jeszcze nie mam takiego młodego chłopaka, mam nieco starszego chłopaka, ale wiesz, no i tu mi zajęło trochę czasu i to było kilka miesięcy, kiedy jeden i drugi coachował mnie i spędzał ze mną naprawdę dużo czasu. Coachował może za dużo powiedziane, ale dyskutowali, rozmawiali, żebym weszła w te buty ponownie z radością, żebym poczuła się, żebym pokochała ten nowy wizerunek Bogny, bo wtedy będę miała największą przyjemność, w ogóle największą radochę z tego modelowania. I tak się, wiesz, pomalutku zajęło mi to trochę czasu, musiałam ze sobą pogadać, trochę na siebie popatrzeć, trochę też na siebie pokrzyczeć, że muszę więcej o siebie zadbać, bo tak jak powiedziałam, kiedyś musiałam ćwiczyć, więc jak nie musiałam, to byłam skończonym leniem. Jak przychodziłam z pracy, wiesz, bo przez wiele lat, przez dwadzieścia kilka lat byłam PR-owcem, marketingowcem, ta praca była zupełnie inna, to był raczej tylko komputer, organizacja różnych rzeczy i tak dalej, fantastyczna praca. Więc ja w ogóle zapomniałam o tym, że wiesz, że ten wygląd jest taki ważny, tak? W tej obecnej pracy, również i ciało i to, a to się rzeczywiście wszystko zmieniło. A czując się tak młodo bardzo, to nie zauważyłam tego, że po prostu to ciało wygląda inaczej. Ono jest nadal bardzo fajne, ale jest inne. No i wtedy też postanowiłam, że zacznę ćwiczyć, że wezmę się w garść i że jak skończę 60 lat, będę miała ciało bogini, że ono będzie tak wyrysowane pięknie, jak ja chcę. Nie za bardzo oczywiście, ale to będzie takie bardzo zwarte, piękne ciało. No i do tego brnę. Natomiast po tym właśnie kryzysie, mogę powiedzieć, każda kolejna praca była coraz większą radością, coraz większą przyjemnością, każdy wyjazd, każda sesja, a tym bardziej z młodymi dziewczynami, bo nigdy nie byłam, ani miałam w sobie zazdrości, ani wobec moich koleżanek w moim wieku, ani wobec młodych osób. W ogóle nie mam czegoś takiego, nie wiem, jakaś dziwna jestem chyba, bo kompletnie nie mam zazdrości wobec innych piękniejszych i mądrzejszych kobiet, zresztą takimi się otaczam. Wszystkie moje przyjaciółki są naprawdę, powiem ci szczerze, piękniejsze, mądrzejsze, bogatsze. One mają wszystko więcej. Wszystkiego mają więcej. No to chyba dobrze ja to świadczy uwielbiam. O tobie. No, jakby było, gdybyś otaczała się ludźmi głupszymi od siebie? To no tak myślę, że to świadczy dobrze o mnie. Nie? Poza tym, wiesz, też mnie buduje. Ja się cudownie czuję właśnie z ludźmi, którzy są pod każdym względem naj i więcej. Nie czuję się głupio, osaczona czy cokolwiek, więc patrząc na te przepiękne istoty, ja odczuwam w ogóle, bo jestem estetką poza tym, poza wszystkim i jak oglądam się za pięknymi kobietami, oglądam się za pięknymi mężczyznami. Sprawia mi to, wiesz, ogromną przyjemność i tak, słuchaj, no powiem ci, że chyba rzeczywiście nie miałam, w ogóle nie, od jakiegoś czasu nie byłam tak zadowoloną i tak szczęśliwą osobą, jak jestem teraz. I chyba to się właśnie tak od tej czterdziestki zaczęło budować, że tak zaczęło wchodzić we mnie to, kim jestem, to, czego pragnę, to, z kim chcę się spotykać i z kim rozmawiać, jak chcę pracować, co chciałabym jeszcze osiągnąć, co zdobyć. I tylko mówię sobie tak, ach, czasu mi nie starczy. To jest też znak czasu, prawda? Jeszcze kilkanaście lat temu nie było takiego zjawiska, nazwijmy to modelki silver. Mhm. No wiesz co, to na początku było zjawiskiem, absolutnie zgodzę się z tobą. Teraz stało się według mnie czymś, co już pozostanie na stałe. Na pewno w samym sformułowaniu, ale myślę, że te czasy się już tak zmieniły, że nie ma powrotu do czegoś, gdzie nie akceptujemy inności, odmienności ciała, odmienności wyglądu. Po prostu firmy, które chcą sprzedawać swoje produkty od masowych po luksusowe, muszą zdawać sobie z tego sprawę, że klientami może być każdy. I każdy chce być tym klientem, bo ze względu na to, że ten wiek, przez to, że żyjemy dłużej i lepiej wyglądamy dłużej, no bo jest medycyna estetyczna, jest dermatologia estetyczna, jest w ogóle medycyna na najwyższym poziomie, więc żyjemy lepiej i dłużej. To się wszystko przesunęło. Ten etap, kiedy my mówimy, że jesteśmy starsi lub starzy, to tak jak ci powiedziałam, to dla mnie będzie rzeczywiście, kiedy mi już odejmie coś to życie, tak? Dopóki mogę chodzić, dopóki jestem sprawna, dopóki myślę, dopóki lubię ludzi i chcę się z nimi widzieć, to zawsze znajdę jakąś pracę, która niekoniecznie tak absorbująca może jak modeling, ale jeżeli będą mnie chcieli do 80, jak moje koleżanki z zagranicy, jak i tutaj z Polski, bo poznałam wspaniałe
kobiety, które mają i po 70, i po 60, i 80 również. I one też są zachwycone tym. Więc wiesz, bo już nie mam tego stresu. Ja już wiem, kim jestem. Wiem, ja nie muszę nic udowadniać nikomu. Czerpię tylko przyjemności z przebywania z cudownymi ludźmi. Ciągle coś nowego. Za każdym razem jest nowa ekipa składająca się z ludzi w różnym wieku. To jest tak budujące, tak, wiesz, wspaniałe. Dzisiaj też, no, zanim przyszłam do ciebie, wspaniała sesja, no w ogóle obłędna sesja właściwie, to filmowaliśmy coś i przygotowujemy się za tydzień, będzie to pokazane. No cały czas jakiś, wiesz, a to, nie wiem, odzywa się Dawid Podsiadło. No właśnie, miałaś z nim no to w ogóle kollabo i z Janem Fryczem. Ojej, no w ogóle ci taka przygoda, że w ogóle hej, no. On sam cię wybrał, Dawid? Tego nie wiem, ale zadzwoniła moja bratanica, Sforo, tak zwana Sforo, czyli Aleksandra Sforowska, która no, poszła trochę w moje ślady w show biznesie. Jest w tym młodym pokoleniu gdzieś mocno rozpoznawalna i zadzwoniła, mówi, ciotka, słuchaj, no bo tak, jestem w takiej produkcji tutaj, to i pytają mnie, czy ty byś się zgodziła zrobić merch dla Dawida Podsiadło. No, tu cię nie zaskoczę, ale na pewno rozbawię. Mówię, kurde, co to jest merch? No nie chciałam jej się przyznać, że nie wiem, co to jest merch, no bo ona już obcując z nią i z moim synem 20-letnim, no słucham, jakie jest nowe słownictwo, staram się nie być taka, wiesz, ale też no bez przesady, no nie będę mówiła ich językiem. No ale nie przyznałam się do tego, ale wiesz, znając mnie, no pewnie, że tak. No bo czyli a kiedy? Ona mówi, słuchaj, już nawet chyba za 10 dni chcą coś robić. No dobra, ja mówię, super, to będzie genialnie, to będzie do ciebie dzwonił menadżer albo menadżerka i wszystko już dogadasz z nimi. Ja mówię, słuchaj, no bardzo ci dziękuję, no zarobicie. Dawid Podsiadło, no uwielbiam go w ogóle, nigdy go nie poznałam, nie byłam na koncercie. Wow, no to już wiesz, już dla mnie jest zjawisko, tak, no bo już przeżyję coś nowego. Czym się zadzwonił menadżer, jedna, druga osoba, fajnie, super, dogadaliśmy. No i były tam różne nazwiska moich kolegów, z którymi miałam pracować. Potem zakończyło się na Janie Fryczu, którego nigdy nie poznałam. Więc mówię, kurczę, nie dość, że Dawid Podsiadło, to jeszcze Mr. Fridge. No i, ale oczywiście skończyłam rozmawiać i co, Google, tak? O, merch. O, God, ja mówię, no dobra, no teraz, no czyli no dobra, no to nie mogła powiedzieć, że będę robiła ciuchy do kolekcji Dawida Podsiadło, tylko takie słownictwa tutaj. No ale nie, już się czegoś nauczyłam. No i rzeczywiście 10 dni później była sesja. No słuchaj, po prostu odpał. Tak profesjonalnie, tak miło, obłęd. No oczywiście ekipę wybrali taką, więc i styliści, i fotograf, i to, i tamto, no w ogóle wszystko robiliśmy, i foto, i wideo, i różne rzeczy. No i zbliżała się trasa koncertowa, więc obiecano mi, że w ogóle zaproszona jestem wraz z osobą towarzyszącą na koncert, gdzie chcę, już podano mi trasę. Och, już byłam zachwycona, słuchaj. No i oczywiście potem cokolwiek mi się podobało, że mogę w tym, słuchaj, wszystko mi się podobało. Te bluzy, t-shirty, to już zaczęliśmy z nimi gadać, co oni mogliby jeszcze wyprodukować. Czapki, skarpetki, wiesz, super. No i oczywiście przyszedł pan Frycz, no i to super nam się pracowało. I w pewnym momencie jakiś taki, wiesz, tutaj zajawka na tym, wszyscy są gdzieś zajęci, przyszedł. No i ja, wiesz, tak wyglądam, jak wygląda ten Dawid Podsiadło, no bo wiesz, widzisz go w telewizji, gdzieś zafascynowana, zawsze byłam tym młodym człowiekiem, że jest no absolutnie zdolny, fantastycznie mu rozmawia z publicznością, jest taki autentyczny, co wiesz, ja jestem, jak widzisz, wiedziałeś zawsze, jestem niezwykle normalną osobą, więc bardzo mi to w nim się podobało. No i wiesz, podszedł. Tak uroczy, tak ciepły, tak miły. Słuchaj, po prostu no zakochałam się, absolutnie się zakochałam. Jeszcze ten wąs. No i ten wąsik i w ogóle. No i trochę, wiesz, tam się powygłupialiśmy i porobiliśmy trochę wspólnych zdjęć i to było absolutnie fantastycznie. Oczywiście potem pojechałyśmy razem z Marceliną Trojanowską, z moją prawą ręką, pojechałyśmy na koncert i było obłędnie. Także naprawdę, no i zakochałam się po raz drugi w Dawidzie, dlatego że nawet teraz tak widać po tobie trochę. No prawda, że się zarumieniłam. Powiem ci naprawdę, dlatego że to jest, on jest tak uroczy, taki niesamowity, ale zupełnie inny. I tam wchodzi na scenę po prostu w zwierzę, rozumiem, męskie zwierzę z ogromną ilością testosteronu i śpiewa tak obłędnie. I tak to, a poza tym ta ostatnia trasa była wow. No, byłam na różnych koncertach w życiu, ale naprawdę była świetna produkcja, wspaniała, także wow. Mówiłaś, że nie ma żadnego problemu, gdy masz sesję wspólną z nastoletnimi modelkami, ale czy wstępuje w ciebie jakaś taka, nie wiem, matka, żeby trochę i, nie wiem, podpowiedzieć coś, przestrzec,
przed czymś pomóc. Nie, ale jak pytają. Udzielić porad. Najczęściej one się zwracają, tak? Bo widzą też pewne minimalne różnice w doświadczeniu. Wiesz, na planie, ja już czuję światło, ja wiem, czy ono jest dobre, czy jest dobrze dostawione. To nie mam, jakby, poza tym jestem też zwierzakiem takim już wyuczonym, że mi nic nie przeszkadza, wiesz, ja jestem super profesjonalna, ja nie będę narzekała. Czy zimno, czy ciepło, czy cokolwiek, jakieś zawsze dostosuję. To wszystko już wiesz, no jakby za sobą. Mam no. Walizkę zawsze gotową, w której jest bielizna taka, śmaka, owaka, w razie czego make-up, gdyby czegoś brakowało, szczotki, różne rzeczy, gumki, wiesz, wszystko mam. Dlatego, że i skarpetki, i kapcie, dlatego, że nie chcę nikomu, wiesz, robić, bo wiem, że to jest bardzo ważne, że po pierwsze być punktualnie, nie marudzić, ale dziewczyny zresztą na planie teraz, jak się gdzieś pojawiam, no to albo dziewczyny sobie googlują, albo mnie tam, wiesz, sprawdzają na Instagramie. O Jezu, Pani Bogno, Pani jest ikoną i tak dalej. Robią sobie zęby. No to nie wiem, to akurat fajne, jak mi tak mówią, bo się wtedy czuję, dopiero tak mnie dołują, tak, ikona, no kurde, szkoda, że Pani z historią powinien. Słuchaj, mi, Pani to historia. Mi dopiero co produkcja powiedziała, że jestem dinozaurem, więc o, nie wiem, no, wolałbym no, jednak uciekać. No więc jak słyszę, że jesteś chodzącą historią, no to tak, okej, no ale robimy sobie zdjęcia razem i to, ale czasami pytają, jak ja się nauczyłam tego właśnie, że ja czuję to światło czystsze. Ja mówię, to jest tylko i wyłącznie kwestia wprawy, doświadczenia i sama zobaczysz, rób sobie też zdjęcia albo ustawiaj sobie światło, zobacz z której strony lepiej wyglądasz i tak dalej. No to jest absolutnie tylko i wyłącznie godziny, setki godzin w studiach czy na zewnątrz i tak dalej. Także ja to po prostu lubię i lubię się wydurniać i też trzeba lubić się zmieniać, dostosować do sytuacji, ale to jest też moja praca, ta PR-owska, to wszystko się już fajnie teraz złożyło. No. Natomiast tak urocze są te dziewczyny, a tak też inne, wiesz, bo tam, gdzie na przykład producenci mówią, że tam, gdzie się pojawiam na sesji, to jest ci, którzy mają powiedzmy tam po 30-40 lat i wiedzą, jak kiedyś sesje wyglądały, że było, że to właśnie po każdej sesji ludzie się płakali, jak się rozstawali, a już nie daj Boże w jakimś wyjeździe. Ale ze zmęczenia. Nie, czy... z radości, z żalu, że się rozstają, rozumiesz? Tak, bo tak się ludzie scalali. Bo teraz jest tak, że młode pokolenie po prostu jak tylko ma wolny czas, jest z komórką. Siadają sobie gdzieś pod ścianę, gdzieś się kryją albo z książką, ale rzadko z książką, ale najczęściej z komórką. A ja partycypuję w tym życiu tej sesji, rozmawiam z fotografem, z makijażystką, lubię spotkania z tymi ludźmi, wiesz, i wydaje mi się, że one dużo tracą z tego, że nie mają tego kontaktu, bo na tym polega też ta praca, na tej przygodzie, ogromnej przygodzie, po pierwsze ze spotkania z ludźmi, którzy są niezwykle kreatywni, bo to jest nowy plan, no właśnie nowe światło, nowa scenografia, uczysz się, obserwujesz, spotykasz właśnie, a to z kim się spotkasz? No, najczęściej spotykam się z kimś, kogo znam, prawda? Z makijażystami, ze stylistami włosów, ze stylistami w ogóle generalnie. Więc jest to, wiesz, hej, dziel, jak fajnie cię widzieć. Już ja wiem, jak widzę zestaw ludzi, to wiem, że będzie tak. Natomiast one tracą, bo one się separują. One nie mają tego, całe to młode pokolenie, tak mi się wydaje, że niestety dużo traci. Nie? Ta komunikacja z drugim człowiekiem jest niezwykle ważna. I mam nadzieję, że wrócą trochę czasu, oni się nauczą, zobaczą sami, przejadą, muszą się przejechać sami na tym, wiesz, w taki negatywny sposób, że izolując się od i w autobusie, i wiesz, wszędzie widzisz ludzi, w restauracjach nawet siedzą ze sobą młodzi ludzie i nie wiem, czy to są przyjaciele, czy kumple, czy para, ludzie tracą strasznie dużo czasu na ten, ja oczywiście też pracuję, komórka jest częścią mojej pracy i naprawdę również jest to część moja zarobkowa tam. I muszę mieć dobry sprzęt i tak dalej, ale robię to, co muszę. To nie jest miejsce, w którym ja spędzam ogrom czasu i tęsknię za tym. Absolutnie nie. Jak jadę na urlop, to jest naprawdę tak z wysiłku. No dobra, dzisiaj coś tam zrobię z turista, chociaż żeby wiedzieli, że żyję na przykład. Tak? Albo pokażę, że ćwiczę czy coś. Natomiast nie siedzę, nie śledzę. Ten offline jest niezbędny dla jakiegoś balansu, dla zdrowia. Uwielbiam, nie wiem, gotować z przyjaciółmi, albo w ogóle się z nimi spotkać, gadać, iść na spacer, wiesz, co u ciebie, opowiadaj. I ja się tym, mnie to interesuje, mnie to pasjonuje, wiesz, jak się z tobą spotykam od czasu do czasu, przyjeżdżasz z tych pięknych Włoch i opowiadasz i trochę też mnie zaraziłeś tymi Włochami, teraz będę jechać. Zapraszam. I oglądać różne miejsca, które sobie wybieram. Im więcej przeżyjemy, tym lepiej żyjemy. Czyli im więcej takich niestety przykrych doświadczeń lub trudnych doświadczeń czyni nas ludźmi coraz bardziej szczęśliwymi, ponieważ nabieramy takiej umiejętności wybierania z tego życia tego, co najcenniejsze.
co może być najcenniejsze, poza zdrowiem oczywiście, ludzie. No. Bo żyjąc, fajnie, że się kochamy, lubimy spędzać ze sobą czas, ale jak miło jest dzielić cokolwiek, gotowanie, pójście do kina, omówienie teatru, dobrej książki. No co mam ze sobą siedzieć i no co sądzisz, Bogna, o tej książce na przykład, albo o tym. Wiesz, o co mi chodzi, że ten drugi człowiek jest bezcenny. Przyjaciele, przyjaźń na przykład, dla mnie zawsze przyjaciele byli najważniejszymi ludźmi zaraz po rodzinie. Wiesz co, chciałbym wrócić do tego szoku, jakim zapewne musiał być dla ciebie ten początek modelingu w tym Mediolanie. Wiesz, ten zupełnie inny świat, te światła chociażby. Wiesz, takiego bogatego, bardzo bogatego miasta z tej bardzo biednej Polski. Wiesz, no ja też jestem ze skromnego domu, w związku z tym te wszystkie piękne rzeczy, które tam widziałam, i ci te piękne Włoszki, ci piękni mężczyźni, pięknie ubrani, bo już wtedy oni wyglądali po prostu tak jak i teraz, albo wiesz, no cudownie. A jeszcze w zderzeniu z tym, co widziałam tu, chociaż też nie mogę powiedzieć, byliśmy fajnie ubrani, też jakoś tam próbowaliśmy się, były już wtedy przecież i Moda Polska, i była HOF, i była cała masa fajnych rzeczy, aczkolwiek no, to nie było to, prawda, co tam. No i przede wszystkim te sesje, które wyglądały, już były, wiesz, takie no, porządne, więc wiesz, no oczy otwarte, wszystko, łaknęłam tego, uczyłam się, obserwowałam, jeszcze też wiesz, z języka człowiek nie za bardzo znał, więc połowa na migi. Ale było to wspaniałe doświadczenie, wiesz, i też takie marzenia. Ja pamiętam, robiłam zakupy, wiesz, przez witryny, czyli window shopping, przez dłuższy czas, no bo nie było mnie stać, bo musiałam, wiesz, agencja inwestowała we mnie w wizy, w mieszkania, w różne rzeczy, ale w momencie, kiedy zaczęłam zarabiać, to agencja pobierała to, jak gdyby, wiesz, ode mnie, więc tej kasy nie za dużo zostawało. Dostawało na tyle, żeby sobie coś tam od czasu małego kupić. No ale błagam, no realia były takie, że za tych parę dolarów można było w Polsce miesiąc przeżyć. Tam akurat dolarów nie było, tylko liry. Liry. I to były miliony lirów, no, prawda? Bo to były miliony, więc byłam milionerką. Natomiast oczywiście też proporcje między zarobkami tamtymi a polskimi były spore. Największe oczywiście były z Ameryką, ale do Ameryki wyjechałam dopiero w 1987 roku. Po wyborach Miss Polonia, więc to już miałam 20 lat, już byłam powiedzmy doświadczoną młodą osobą, bo już byłam i po Paryżu, i po Mediolanie. Także to już Stany były, no to już można powiedzieć, nie byłam taka zakompleksiała, taka wiesz, przerażona i już tam troszeczkę lepiej się czułam. No. A w Polsce, wiesz, ja pamiętam mojego polonistę, który handlował w pokoju nauczycielskim, takimi próbkami perfum, gdzieś wyrywanymi z gazet, albo teraz dostajesz, gdy coś kupujesz. Wiesz, za jakieś ciężkie pieniądze on to sprzedawał. Gdyby jeden nauczycielki ostatnie pieniądze wydawał, żeby mieć tych kilka kropelek. Czegoś bardzo miernego zapewne, nie? No bo to nie były przecież nie, no, handlowało się każdy, niszowe wiesz, wszyscy historie. Wszyscy kombinowaliśmy, nie? Znaczy ja akurat nie wiem, ty czy... Nowy Jork, Mediolan w tym czasie. No ale wiesz, to też było mieszkanie z wieloma modelkami. Apartamenty zaczęłam od takich, gdzie było nawet 5-6 dziewczyn. Pomagałyśmy sobie oczywiście, ale wszystkie były, no nie stać nas było na mieszkanie nawet z drugą koleżanką tylko, więc dużo pracy, dużo castingów, dużo wszystkiego, wiesz, mało i tak jak mówię, no agencja inwestowała w to wszystko, w związku z tym nie zostawało nam aż tak bardzo dużo kasy, więc ja mogłam sobie pozwolić na przyjazd do Polski raz w roku. Tu z Europy może trochę częściej, ale z Ameryki, jak byłam w Ameryce, no to tylko na święta przyjeżdżałam na miesiąc. Szkoda mi było kasy, wolałam, wiesz, wysyłać paczki różnego rodzaju do domu. No ale to też się wiąże z samotnością, nie? To ten zawód, mam wrażenie, wpisane. Bardzo często modelki o tym, nie tylko polskie, wiesz opowiadają. Co, no, jak było się dłużej w jakimś miejscu, można było poznać chłopaka, kolegów, koleżanek, prawda? No ale po jakimś czasie znowu kontrakt się zmieniał. Trzeba było wyjechać do innego kraju, do innego miasta. I związek przez jakiś czas jeszcze tam powiedzmy był, ale potem wiadomo, on też gdzieś wyjechał, ja gdzieś wyjechałam. Więc ciągle były jakieś miłości, które były gdzieś, potem znowu przeradzały się w samotność. A poza tym wiesz, to jest coś takiego, że idziesz na te sesje, zamieniają cię w królewnę, wyglądasz fantastycznie, potem ubierasz się znowu w swoje skromne rzeczy, wracasz do tej rzeczywistości, robisz jakieś tam zakupy, nie wszystko możesz sobie kupić, nie możesz iść do knajpy i tak dalej. Tak są początki, tak? I zawsze te początki podobnie tak wyglądają, ale jeżeli wiemy,
Nie wiem, czy wiedziałam wtedy, ale wiedziałam, że bardzo chciałabym coś osiągnąć. Nie wiedziałam, czy sukces, bo nie rozumiałam jeszcze wtedy tego słowa. Dla mnie sukcesem było to, że wyjechałam z Polski, że dałam sobie radę, że przetrwałam, że zarobiłam na siebie, że mogłam później inwestować, że uczyłam się też biznesu i tak dalej, że uczyłam się języków. To była największa, tak naprawdę największe moje bogactwo. I do dzisiaj to cenię sobie najbardziej. Nawet ten język rosyjski, który mnie, wiesz, tam tłuczono o podłogę, że po prostu olimpiady, to trzeba się było uczyć. Okazało się, że to był język, który dzięki temu dostałam pierwszą pracę poza modelingiem w Paryżu, gdzie musiałam przygotować biznesplan dla francuskiej... To był biuro architektoniczne? Biuro architektoniczne, tak, Rhythmic & Clozelec, należącego takiej bardzo dużej grupy Colliers Auguste Toir. No i oni wysłali mnie do Moskwy, żebym przygotowała im biznesplan. No więc wiesz... Kto by pomyślał, że coś takiego się wydarzy? No więc takie sytuacje mają również miejsce, więc jakby uczmy, najważniejsze, żeby się uczyli czegoś w życiu, obojętnie czego się uczymy. Czy tego, jak wygląda inny świat, czy uczymy się języków, ale żebyśmy zawsze się rozwijali. Jak przestaniemy się uczyć, to wydaje mi się, że to już jest więd. A udział w wyborach miejsc, o których wspomniałaś, nauczył cię czegoś? Dał ci na pewno masową rozpoznawalność w Polsce. Jakie nie dałby ci modeling wtedy? Myślę, że dał mi, przegrana dała mi taką popularność. Drugie miejsce zajęłaś. No tak, ale to była drugą wicemistrz. Tak, ale był to rok, w którym z hukiem tak naprawdę to się gdzieś tam wydarzyło. Wtedy inaczej to odbierałam, bo byłam młodą dziewczyną. Miałam 19 lat, a 20 jak te wybory były ku końcowi. Poznałam fantastyczne kobiety na pewno, natomiast czy... Na pewno mnie to pobudziło, ta przegrana w wyborach, gdzie wtedy czułam się zawiedziona. Naprawdę myślisz, zawiedziona. Że to była przegrana? Znaczy, wiesz. Teraz wiem, że była wygraną. No. Ta przegrana była wygraną z pewnością, bo wokół tego było tak dużo szumu i tak ludzie do dzisiaj piszą, że uwielbiają mnie i tak dalej, że głosowali tyle lat po tym wszystkim, Boże. Więc bardzo miło z ich strony. Natomiast wtedy, pamiętaj, byłam 20-letnią dziewczyną, która chciała wygrać, chciała być mistrz, chciała pojechać na Mistrz Świata. Jak moja przyjaciółka Aneta Kręglicka, która jest moją przyjaciółką do dziś. Więc wiesz, jakby w momencie, kiedy jesteś młody, to co się dzieje wokół ciebie, odbierasz bardzo poważnie. Teraz z perspektywy czasu, gdybym miała ten umysł i ten dystans do wielu rzeczy, jak i doświadczenie, jakie mam w tej chwili, Boże, no właśnie o to chodzi. Dlaczego nie możemy być tak mądrzy i mieć 20 lat, aczkolwiek naprawdę nie chciałabym. Przysięgam ci, nie chciałabym się zamienić i mieć 30 lat w tej chwili, ani 40. Ale tacy starzy malutcy byśmy byli, gdybyśmy mieli tam kilkanaście lat, a wiedzę, wiesz, osób dojrzałych przecież. Znaczy, takie... wiesz, wydaje mi się, że to jest fajne. Jeszcze bardziej bylibyśmy niedopasowani, niedostosowani do życia i do środowiska niż... Ja też powiem ci, że niczego nie żałuję na przykład. Wiesz, naprawdę nie mam nawet tych doświadczeń, które były bardzo traumatyczne czy trudne, żadnej swojej decyzji nie żałuję. Ale los mógł ci trochę tych doświadczeń oszczędzić jednak. Tak, no myślę, że tak, ale zobacz, no każdego z nas coś doświadcza, prawda? I myślę, że akurat u mnie się to wydarzyło w takim młodym wieku, tak? Dlatego, że no, wiesz, no 94 rok, byłam bardzo młodą kobietą. Może moje życie osobiste ułożyłoby się trochę inaczej, może miałabym bardziej udane życie młodej kobiety, mimo że miałabym więcej dzieci. Aczkolwiek jestem szczęśliwa, że mam wspaniałego syna, który będzie pilotem za 3 lata. Już jest pilotem, ale będzie już oficjalnie takim, wiesz, pasażerskim pilotem. Cywilnym oczywiście. I to jest cudowne, wychować człowieka, który jest naprawdę fantastycznym partnerem, takim, nie oczywiście przyjacielem, bo nadal jestem rodzicem. On jest synem, natomiast jest wspaniałym człowiekiem, którym w tej chwili naprawdę jest taki głęboki dialog i jest super. Jestem niezwykle z niego dumna. I też, wiesz, jakby stracić kogoś w młodym wieku, kiedy się wierzy jeszcze w małżeństwo, w miłość ogromną i tak dalej, wiesz, to jest to trudna rzecz, wiesz. Ja tak naprawdę to całe wydarzenie zabrało mi no, dobrych 6 lat życia, wiesz. Takiego, gdzie trochę brakowało sensu, brakowało celu, brakowało radości, szczęścia, aż się pozbierałam. Ale pozbierałam się i teraz powiem ci szczerze, że naprawdę niewiele rzeczy jest mi w stanie dojechać, przejechać i przycisnąć. Myślę, że
jedną rzeczą, która jest bardzo trudna do zaakceptowania, myślę, w wieku średnim czy dojrzałym, to jest utrata bliskich ludzi. I nie wiem, jak to życie zostało skonstruowane, że kiedy właśnie zaczynamy się cieszyć życiem, mądrością, zaczynamy rozumieć, jak wartościowa jest rodzina, rodzice i najbliżsi, oni zaczynają odchodzić, prawda? I wtedy zaczynamy tęsknić i różnie to przeżywamy. Jest to kolejny taki bardzo trudny etap i chyba najtrudniejszy, bo starzenie, no choroba jeszcze ewentualnie, prawda? Jakaś taka trudna choroba, która by uziemiła wszelkie moje plany, byłaby trudna. Dlatego tak napawam się tymi ludźmi, tak cieszę się, że mam takich przyjaciół, uważam się jedną z najbogatszych osób naprawdę, jakie znam, bo no właśnie, nie finansowo, ale najbogatszą, bo mam naprawdę cudownych przyjaciół i ludzi wokół siebie. I to masz ludzi z bardzo wielu jakby lat pozbieranych, prawda? Od początku kariery po te przyjaźnie najnowsze. Przyjaźnisz się dalej z dziewczynami z Mody Polskiej. Z którymi też modelujemy. Byłyście aniołkami Antkowiaka. Tak, i Litka Popiel i Kaśka Butow są w mojej agencji. I no, młodsza o 10 lat albo i więcej Kamila Szczawińska i dołączyła teraz do nas, jeszcze z dwie czy trzy jeszcze takie dziewczyny z tamtego, ale młodsze, to już młodsze, absolutnie tak. I przez te dekady inspirowałaś inne kobiety, chodziłaś na wybiegach mody polskiej, oglądała cię mała, wówczas tam kilku czy kilkunastoletnia Ania Kuczyńska i patrząc na ciebie stwierdziła, że ona też chce być taka jak ty i ona będzie robiła w modzie. Ania jest wspaniała i właśnie zawsze mi to mówi, kochana, jesteś taką inspiracją, tak cię kocham, tak cię uwielbiam. Nie, zresztą naprawdę, powiem ci, że te osoby, które mam przy sobie i wszyscy, właściwie większość projektantów polskich, to moi przyjaciele i kocham, szanuję, uwielbiam, uważam, są super kreatywni. Moje przyjaciółki ze Stanów, ze Francji. Ja mam ludzi, których znam po 40 kilka lat, wiesz, to są, ale też bardzo lubię te nowe przyjaźnie, one są zupełnie inne. One już nigdy, one na pewno nie będą takie, bo tak jak tamte starsze, dlatego że ilość przeżyć, które wspólnie człowiek doświadczył z ich i z mojej strony, to jest niemożliwe już wtedy, że wiesz. Ale też wiesz, z drugiej strony haków nie mają na ciebie, nie? Nie, ale dla mnie nie, nie byli świadkami takich sytuacji, bardziej ryzykownych. Nie, czy dla mnie, wiesz, i poza tym, wiesz, ja jestem jak książka, słuchaj, można otwierać i czytać. Nienawidzę takiego, wiesz, oszukiwania, kłamania, niedopowiedzenia. Nie ma właściwie dla mnie tematu, na który bym nie odpowiedziała. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Partnerem cyklu L'Essence jest marka Dyson, producent nowoczesnych urządzeń do stylizacji włosów.